Witamy w Weekly, naszym cotygodniowym przeglądzie cyfrowych treści PlayStation Network i Xbox Live. W tym tygodniu... Zombie... W tym tygodniu swoją premierę ma Daytona USA, port kultowej automatowej ścigałki z 1993 roku. Do wersji konsolowej dodano również obsługę gry online dla 8 graczy. Fani klasycznych wyścigów powinni się nią zainteresować. War of the Worlds, czyli Wojna Światów, to platformówka na kanwie klasycznej powieści Herberta Wellsa. Gra ta zgarnęła sporo nagród, zarówno na E3, jak i amerykańskim PAX-ie, dlatego też prawdopodobnie warto dać jej szansę. Zombie Apocalypse Never Die Alone jest sequelem do średnio przyjętej strzelanki zombie. Wygląda na to, że autorzy nie wyciągnęli wniosków, ponieważ pierwsze recenzje nie zachwycają. Przed zakupem radzę zapoznać się z demem. Warto wspomnieć też o darmowym stole do Pinball FX 2. Paranormal Table dostępny będzie za darmo do 1 listopada, po czym jego cena wzrośnie do 240 punktów. Oferta jak zwykle dostępna jest wyłącznie dla użytkowników Golda. W ramach oferty tygodnia otrzymujemy hordę zombiaków. Daniem głównym jest 25% zniżki na Dead Rising. A raczej powinno być. Polscy użytkownicy Golda mogą się poczuć oszukani. Tytuł ten nie jest dostępny do zakupu w Polsce. Za połowę ceny kupić możemy za to treść związaną z Dead Rising 2. Za 200 punktów Dead Rising 2 Case Zero. Narzekacze nazywają go płatnym demem dwójki. Jest tak naprawdę krótkim prequelem. O połowę obniżono również cenę Dead Rising 2 Case West. Dodatku do drugiej części gry, w którym powraca Frank West, główny bohater pierwszej części. W tym tygodniu w usłudze pojawiają się dwie gry na żądanie. Niestety, po raz kolejny jedna z nich, Piła 2, nie jest dostępna dla użytkowników w Polsce. Druga, Rio, to marna gra towarzyska w stylu Mario Party, oparta na filmie o tym samym tytule. Ktoś musiał upaść na głowę, myśląc, że warto ją kupić za 220 zł. Zdecydowanie odradzam. Również na PlayStation dominują duchy i potwory. Infamous Festival of Blood to spin-off drugiej części niesławnego. Ta niekanoniczna historyjka miesza halloweenowo wszechobecne wampiry z naszym ulubionym panem elektrownią. Tytuł wspiera również PlayStation Move, a użytkownicy Plusa mogą go zgarnąć 20% taniej. Jeśli nie lubimy płyt, możemy wyposażyć się również w cyfrową wersję Battlefield 3, który pojawi się w sklepie w piątek o północy. Tego tytułu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Wysoka cena wersji PSN może jednak zniechęcić potencjalnych nabywców. Drugim płytowym pełniakiem jest LEGO Piraci z Karaibów, pocieszny tytuł dla całej rodziny z serii klockowatych. Na fabułę składają się historie wszystkich 4 filmów serii, w tym najnowszego Na Nieznanych Wodach. Premierę ma dziś również side-scroller, najnowszy tytuł z serii Pixel Junk. Z wyglądu przypomina trochę poprzednią grę Q Games, ale tym razem jest to typowy shoot'em up dla jednego bądź dwóch graczy. Ostatnią pozycją na liście pełniaków jest Ra One, gra oparta na filmie z Bollywood, ale nie spodoba się nawet fanom wschodniego kina indyjskiego. Paskudna grafika, niska grywalność i wysoka cena. Po długiej przerwie coś na kieł dostają również fani PSP. Prócz paczki, w której po obniżonej cenie kupić możemy zestaw Soul Calibur Broken Destiny i Tekkena 6, w sklepie pojawia się również Exit 2 Reconvert. Na deser 3 minisy. Open Emotion Studios Triple Pack, w skład którego wchodzą 3 poprzednie gry firmy. Mad Blocker Alpha, Ninja Mirai i Revolten Youth. Drugim jest Carnivores Bundle. Kolejna paczka zawierająca 2 gry. Carnivores Dinosaur Hunter i Carnivores Ice Age. Ostatni minis to B-Wars Game Shastry. Strategia turowa, w której kontrolujemy pszczoły, by zebrać nimi jak najwięcej miodu. Peloton zamyka kultowy Silent Hill, klasyk z PlayStation 1. Jedna z najlepszych gier na oryginalnego szaraka. Po raz pierwszy pojawił się na PlayStation Network w 2009 roku. Co tu robi ponownie? Nie mam zielonego pojęcia. To jeszcze nie wszystko. Fanów Halloween ucieszy gigantyczna halloweenowa wyprzedaż. Żeby wymienić wszystkie tytuły, zabraknie nam czasu, dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam do PlayStation Store. Użytkownicy Plusa dostają dodatkowo 3 darmowe gry o tematyce zombiaków i kilkanaście dodatkowych zniżek na gry i dodatki około halloweenowe. Poszukiwacze dobrych okazji zdecydowanie powinni się tym zainteresować.
I to już wszystko w tym tygodniu. Zobaczymy się ponownie za tydzień, już w listopadzie. Do zobaczenia!